Nasze materiały napędza ceneo.pl, największa porównywarka cen gier. arn.eu. Dead Rising 4 miał być powrotem do korzeni dla tej ciągnącej się od premiery Xboxa 360 serii. Powrót Franka Westa w roli protagonisty i nawiązania do miejsca akcji jedynki tylko pieczętują tę ideę. I przyznam się wam kompletnie bez bicia, że nie trawię pierwszej odsłony gry. Cierpiała na wiele przypadłości wczesnych produkcji zeszłej generacji, od paskudnego interfejsu wykonanego chyba przez zatrudnionego na boku gimnazjalistę, po kompletnie nieznośny moim zdaniem limit czasowy, jedne z najbardziej frustrujących achievementów w historii. Od tych czasów sporo się jednak zmieniło. Plaga zombie została opanowana, Frank uczy teraz fotografii w szkole, a jego największym zmartwieniem jest inna epidemia. Nastolatków robiących selfie telefonem zamiast aktów lustrzanką. Ale zombiaki znów zaczynają się pojawiać, rząd znów próbuje to zatuszować i West ponownie wkracza w sam środek akcji, by kosić nieumarłych jak świeży trawnik i gdzieś po drodze zrozumieć, skąd ten nagły przyrost truposzy. Jeśli po Dead Rising 4 spodziewaliście się jakiejś większej rewolucji, to raczej trafiliście pod zły adres. Jest równie groteskowo, krwawo i gęsto w trupiszcza co zwykle. Gra jak zawsze potrafi wygenerować setki zombiaków na ekranie, a ich oranie czym tylko trafi nam się w łapy jest równie przyjemne co zawsze. Co jest więc największą zmianą? Brak limitu czasu w kampanii. I to w sumie mi wystarczy, żeby nazwać to najlepszą grą serii. Reszta gry to jednak standardzik, choć niektóre funkcje zostały trochę uproszczone czy przemodelowane. Nadal możemy budować bardziej złożone gnaty ze schematów, jedzenie działa teraz jak apteczki, które aktywujemy odpowiednim skrótem na padzie, a po wykonaniu odpowiedniej liczby trupokombosów możemy aktywować atak specjalny zadający bonusowe obrażenia. Kompletnie wyeliminowano za to jakiekolwiek zarządzanie ekwipunkiem i wszystko sprowadza się teraz do wybierania opcji ze skrótów. Bronie miotane siedzą pod jednym przyciskiem, pistolety pod drugim, broń biała pod trzecim. Powraca również ikoniczny aparat Franka, uzbrojony teraz w szereg nowych sztuczek, od noktowizora po analizator widma, no i oczywiście tryb selfie. Ale jego rola prócz minigierki w stylu Pokémon Snap sprowadza się głównie do kiepskich sekcji detektywistycznych, zmuszających gracza do fotografowania dowodów, które popychają dalej historię. Fabuła zresztą nigdy nie była mocną stroną tego cyklu i mało kto gra w nią dla czegokolwiek więcej niż możliwość rozjeżdżania nieumarłych zabawkowym gokartem. Ale tym razem rozpoczyna się od głupiej gimbusiary, która wyciąga Franka na tajną interwencję reporterską, po czym odpierdziela jakąś manianę i zostawia go na pewną śmierć w tajnej bazie militarnej. Złości mnie ten pomysł i to, jak nienaturalnie odgrywa się ten scenariusz, więc im mniej powiem na jego temat, tym lepiej dla mojego zdrowia psychicznego. Punkt zapalny dla startu gry uważam za naprawdę głupi. Jedną rzeczą, która nie dawała mi spokoju podczas zabawy, to brak wrażenia większej progresji. Coś, z czym seria ma problem już od pewnego czasu. Dead Rising 1 zaczynało się powoli. Bohater był słaby, zombiaków było mało, a z czasem poziom trudności, ale i naszych umiejętności wzrastał. W czwórce od samego początku jesteśmy wielką machiną do zabijania. Jasne, dostępny jest system RPG-owej progresji z odblokowywaniem nowych umiejętności na czele, ale dużo trudniej czerpie mi się przyjemność z gry, w której od startu mam możliwość jednym przyciskiem położyć całą falę umarlaków. I oczywiście rozumiem, że jest to zabieg celowy i mający zrobić z Dead Rising jeszcze bardziej sandboxowego sandboxa, ale moim zdaniem ostatecznie gra na tym trochę cierpi. Koniec końców, jeśli waszą ulubioną częścią poprzednich odsłon serii było lanie zainfekowanych po pyskach, to w Dead Rising 4 tego na pewno nie brakuje. Nacisk na to, by po prostu się bawić i odmóżdżać, jest tu widoczny jeszcze bardziej niż kiedykolwiek. Frank West stał się na tym etapie ekstremalną karykaturą bohatera gry akcji, a mocne parcie na niecodzienny, czasem wręcz głupawy arsenał jest już niemal utożsamiany z produkcją Capcomu. Innymi słowy, na zachodzie bez zmian.